zmienił się rząd, zmienili się ludzie jakby w dyrekcji, zmieniły się osoby, które są decyzyjne, zmieniły się, wszystko się tam zmieniło. No przecież jest tam totalna rewolta, w związku z tym pewnie mają inne plany, inne nazwiska, które chcieliby promować. No cały czas gdzieś tam liczę w głębi duszy, że moje marzenie się spełni. I oczywiście no nie spisuję tego na straty. Dodan, zacznijmy od twojej fryzury. Co to za zmiana? Skąd taka inspiracja? Jezu, no chcesz, żebyście mieli z czymś żyć, no. Ale widziałem, że ty specjalnie ukrywałaś. O czym plotkować? Przecież jak wiesz, no jak ja nie zrobię sobie nic z włosami, to jest, wiesz, sezon ogórkowy. Ale to prawda, ja już kiedyś powiedziałem, że show biznes w Polsce jest kobietą i ma na imię Doda i tego się trzymamy. Tak. Jesteś dzisiaj na Fryderyka, które są twoje drugie pod szyldem Aquarii. Dzisiaj śpiewasz Mamę, Nie zajdzie słońce. Czy Smolasty dotarł na próbę? Dotarł na próbę, ale dopiero dziś, wczoraj go nie było. Bo miał jakiś koncert, widziałem. Tak, miał jakiś koncert. No, dzisiaj zrobiliśmy całą próbę, ja zrobiłam też swoją, więc jestem zadowolona. Słyszałem, że po raz kolejny musiałaś dokładać do występu. Prawda czy nieprawda? No jeżeli chcemy coś innego i chcemy coś więcej, no to trzeba się mierzyć z kosztami. Ja nie występuję w telewizyjnych koncertach, żeby zarabiać. Dla mnie to jest duża radość, że mogę po prostu, wiesz, dać coś z siebie, wystąpić przed moimi fanami, a że lubię zawsze jakoś oryginalnie postawić kropkę nad D, no to... No to no, nie, inaczej, cieszę się, że mam w ogóle z czego dołożyć, że jest na tyle z tej garze, żebym mogła sobie na przykład tak jak dziś kupić te lasery. Ale to jest faktycznie tak, że telewizji nie stać na takie występy? No bo wiesz, zakładam, że ściągając tutaj Dodę, TVN liczy się z tym, że dzięki temu ściągnie też widownię. Jak ściągnie widownię, będą pieniądze z reklam. Na ty jednak wciąż musisz dokładać. Wiesz co, no każdy ma takie jakieś budżety, jakie ma, no i TVN, i Polsat, i TVP dysponują dosyć podobnymi. Nie, TVP ma bardzo duże, to faktycznie, że z tego co teraz kojarzę, to tam są dużo większe. Natomiast tutaj jest bardzo dużo artystów i też rozumiem to, że jakby każdy zaczął sobie coś wymyślać i produkcja by musiała na te wszystkie kaprysy finansowe odpowiadać, to no, nie byłoby to dla nich w żaden sposób opłacalne. I pewnie sprawiedliwie jest tak, że tyle każdy dostaje już. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, to nie uważasz za niesprawiedliwe brak nominacji dla ciebie i Smolastego, zanim zajdzie słońce? No bo to jest piosenka, która osiągnęła ogromny sukces. Nie wiem, jakimi kategoriami Kapituła, czyli te ile, 1500 osób? No bo... Z tego co wiem, Kapituła to są ludzie z wytwórni i artyści, którzy już otrzymali Fryderyka, prawda? Nie tylko, bo na przykład wszyscy nominowani. A okej, okay, czyli ty też jesteś w Kapitule w takim razie. Jestem, tylko że trzeba tam wypełnić jakąś ankietę, no i wysyłają ci maila i musisz, wiesz, po prostu haczykiem odznaczać, którego z tych artystów chcesz, żeby wygrał. A to ciekawe, fajne. No ciekawe, że po prostu możesz to robić dla jaj, albo możesz to robić po prostu po złości, albo na przykład w ogóle tego nie zrobić. Też ciężko to w jakikolwiek sposób zmierzyć. Więc, no, więc tak jak mówię, no ci ludzie, którzy dostają te maile, raczej nie zwracają uwagi na liczby. Nie jest dla nich, to jest kwestia bardzo ich subiektywnej oceny. Też może sympatii, antypatii, a nie tam ile co ma wyświetleń. Pamiętajmy, że wszyscy też jesteśmy artystami gdzieś, tam jakaś nutka zazdrości, że ktoś ma tyle wyświetleń, też jest. Z jakiegoś powodu no wciąż tu jest to samo grono, bardzo hermetyczne i ciężko poszerzane o mainstream. A szkoda, bo fajnie by było, gdyby coraz więcej tych ludzi z mainstreamu tutaj przychodziło. Że kiedyś tak było, bo pamiętam, że jak rozmawialiśmy rok temu, to wspominaliśmy stare Fryderyki, kiedy boje toczyły Edyta Górniak, Edyta Bartosiewicz. To się okazało, że to były w ogóle pierwsze Fryderyki, bo dzisiaj dodawałam wywiadu do Fryderyków i okazało się, że z okazji 30-lecia ja moje pierwsze Fryderyki, jakie oglądam, to w ogóle były pierwsze Fryderyki. Ale ja się wtedy obraziłam na Fryderyki, ponieważ Edyta Górniak była moją idolką. Ja się obraziłam, że dostała Edyta Bartosiewicz, a nie Edyta i przestałam je oglądać na parę lat. Ale z tego co pamiętam, to ty z jednym ze swoich takich wczesnych chłopaków pokłóciłaś się o to, że on obraził z kolei właśnie Edytę Bartosiewicz. Dobrze pamiętam? Nie. Ja zostałam zerwana. Kelly Family, on był fanem Edyty. Zerwał, bo on wolał Edytę Bartosiewicz, no tak. A ja słuchałam Kelly Family. Także coś z tymi Edytami mam nie po drodze, no. Tylko ta Geppert mnie jeszcze ratuje. Przepraszam bardzo, to moja pomysł.
pomyłka oczywiście, wracając, mnie interesuje trochę z punktu widzenia biznesowego. Jak wy się ze Smolastym dzielicie zyskami z Nim Zajdzie Słońce? No bo jesteście z innej wytwórni, ty jesteś pod Universalem, on jest pod Warnerem, to jest 50-50? Ja nie mam żadnych zysków z Nim Zajdzie Słońce, poza ZAX-em, bo jestem twórczynią tekstu. Ale naprawdę tak nic a nic? Zupełnie za to, że ta piosenka jest grana w radiach, za wyświetlenia, za odtworzenia w serwisach streamingowych? Nie, nic. Wow, no to jest niesamowite, powiem ci, że mnie mocno zaskoczyłaś. Przejdźmy do kolejnego tematu. Mówi się bardzo dużo o tym, że możemy zobaczyć cię w nowej edycji Must Be The Music. Możesz to już potwierdzić, zdementować? Nie, no ja nic na ten temat nie wiem. Mhm. Moim marzeniem jest być w The Voice of Poland, ale niestety z tego co widzę, to też marzenie się oddala przez osoby, które są decyzyjne. Szkoda, bardzo mi jest przykro. Ale rok temu byłaś właściwie blisko, z tego co pamiętam, zaoferowano ci posady jurora w The Voice of Poland, tylko nie mogłaś tego przyjąć ze względu na to, że miałaś już zobowiązania z Polsatem. To dlaczego teraz ludzie z TVP nie chcą do dysku, skoro wcześniej ją chcieli? Nie, zmienił się rząd, zmienili się ludzie w dyrekcji, zmieniły się osoby, które są decyzyjne, zmieniły się, wszystko się tam zmieniło. No przecież jest tam totalna rewolta, w związku z tym pewnie mają inne plany, inne nazwiska, które chcieliby promować. No cały czas gdzieś tam liczę w głębi duszy, że moje marzenie się spełni. I oczywiście no nie spisuję tego na straty. Czyli możliwe, że dodaję jeszcze na tym czerwonym fotelu, zobaczymy. Mam jeszcze ostatnie pytanie w takim razie. Przed chwilą była tutaj Daria Zawiałów, która odebrała Fryderyka za album roku pop. Jaki masz stosunek do Darii? Bo wydaje mi się, że wy macie podobny vibe. Tak? Ja kiedyś chciałam, żeby ona napisała mi piosenkę, tekst do piosenki i nawet pisałam do niej na Instagramie, byłyśmy w kontakcie, natomiast później jakoś tak zniknęła i przestała odpisywać. Aż w końcu sama napisałam ten tekst i... Żeby cię nie oszukać, to była piosenka, nie melodia ta, ale jakiś też inny turbo hit, więc w sumie nie żałuję. Nie żałuję żadnej z naszych chwil. O właśnie, a z ciekawości, czy wytwórnia nie chciała cię namówić, żeby zaśpiewała dzisiaj Nie Żałuję, no bo to jest kolejny single na lato, a okazja byłaby idealna, mamy już połowę marca. Uważam, że w ogóle nie byłaby idealna, ponieważ nie ma ani teledysku, ani żadnych materiałów promujących ten utwór. Dopiero na planie teledysku będziemy przy dobrych wiatrach za półtora, dwa miesiące, więc tak naprawdę przez te dwa miesiące tylko by się to rozpłynęło po kościach, a mama zasługuje na podsumowanie bycia w top 10 Airplay przez te wiele tygodni i takie, wiesz, no, pożegnanie jej ładne, godne. Dobrze, to ja ci w takim razie życzę tego godnego pożegnania mamy i tego, żeby Smolasty pojawił się na planie teledysku Nie Żałuję o czasie. Tak, to chyba jest największe, wiesz co? To jest bardziej nierealne niż mój TV Hotel w The Voice. No to niech się spełnia w takim razie, dziękuję bardzo. Dzięki.